Tak wyglądało otwarcie dożynek w gminie Kurzętnik, w Wawrowicach dokładnie. Uroczysty pochód, następnie pokaz wysłużonego sprzętu z drugiej połowy ubiegłego wieku oraz wóz zaprzęgnięty w poczciwe kucyki. A dożynki? No dożynkiśmy się tak postarali, państwo jechali, to widzieli jak to wygląda, troszkę inaczejśmy zrobili. Może nie mamy korowodu maszyn, bo to już jest po prostu tradycja, zrobiliśmy coś nowego, żeby naprawdę... Zauważył pan, jest wysprzątana, jest wiesz, no naprawdę bardzo dużo społeczeństwa się tu z innych rejestracjami, nawet zauważyłem ten duży ciągnik fotografują, także troszkę takie inne są dożynki. Dożynki to czas podsumowań, bądźmy więc konsekwentni. Ostatnie rozdanie środków unijnych spowodowało ogromne dosprzętowienie sprzętu wartości od kilkuset do kilkunastu, do kilku do kilkunastu milionów złotych. Natomiast chciałem powiedzieć czym innym może. Tutaj rolnictwo zawsze było bardzo dobre, rolnictwo było świetne. Ja mówiłem w swoim wcześniejszym wystąpieniu, że polski rolnik to jest twardy człowiek. To co wsieje, to co w ziemi zacznie wzrastać, zbierze. Tymczasem doniosły akcent musi być. Najlepszym zostały wręczone odznaki honorowe zasłużony dla rolnictwa oraz statuetki wójta gminy Kurzętnik za wybitne osiągnięcia w rozwoju rolnictwa. Sam Wojciech Dereszewski czynnie brał udział w wydarzeniu. Już za chwilę będziemy wydawać potrawy, przygotowujemy kolejne. Raczej mamy ustawione tak, żeby ta potrawa była szybko, bo tu dzisiaj jak nie jest istotna jakość, a bardziej na ile, zobaczcie państwo, nie będzie głowy, kiedy trzeba nakarmić. Ale jak powiedzą, że niedobry wójt zrobił, to nie przyjdą do wójta po makaron. Czyli dzisiaj będzie tylko bardzo dobry, bo to ekologiczny, z ekologicznej mąki, z jaj, no i maminy też z ekologicznej. Wszyscy i to bez wyjątku sprawiali wrażenie zadowolonych. Mimo, że ręce były pełne pracy, trzeci regionalny festiwal klusek i makaronu połączony z pokazem kulinarnym przykuł uwagę i wzmożył apetyt. Makaronu? Oczywiście. Ale chodzi od wójta czy od prezesa? Oczywiście od wójta! Oczywiście. I co dzisiaj? Bo widzę, są grzyby, są kurki, jest polędwiczka? Tak, polędwiczka z grzybami. I do tego mamy mózgi dyniowe. Zupę rybną z okonia i szczupaka. Będą to kluski lane, do których dodaję od razu luczy, które wszyscy znamy, można podejść, połować i obejrzeć. I kluski będą zalane 6-godzinnym rozwołem. Kaczuszki trzeba zamarynować na wód. Rozmarynie, czerwone papryce, ziele angielskie, liść na noc, to musi się tak zanarynować. Wójta rozpiera duma. Działania na rzecz gminy odbijają się szerokim echem. O gminie coraz częściej gdzieś tam w Polsce słyszy się i najczęściej słyszy się dobrze. Czy tak, bardzo dobrze, bo rozwijamy się głównie w tym kierunku polityki mieszkaniowej jedno-wielorodzinnej. Mamy wiele pomysłów na to, jak zachęcić tych mieszkańców napływowych, żeby zechcieli się osiedli, założyć swoje rodziny. Stąd też pomysł na program działki za pół ceny w programie 500+, ale też Mieszkanie Plus w programie rządowym naszym gminnym. Już w przyszłym roku rozpoczynamy budowę, tak aby pierwsze mieszkania oddać do użytku w 2018 roku w Kurzętniku, a to będzie powiązane też z przedszkolem i ze żłobkiem samorządowym. Tworzymy dobrą politykę i mieszkaniową, i oświatową, i to proprzedsiębiorczą, i też dla rolników. Dożynki z pewnością mieszkańcy opuścili syci i ani im w głowie opuszczać swoją gminę, w której tak bardzo stawia się na rozwój ogółu i na jednostkę.